Nie musisz być najlepszy. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Nie musisz ogarniać całego świata, tylko i wyłącznie ty. Zauważ, że w twoim życiu będą pojawiać się takie etapy, kiedy sobie pomyślisz, kurczę, pracuję w czymś, a ktoś pracuje 10 lat, to on już jest taki dobry, a ja dopiero jestem na początku drogi. Otwieram firmę, no już takie coś wymyślił ktoś. To on jest o 5, 10 lat, 20 do przodu. Co ja tutaj robię? Kurczę, tyle rzeczy nie wiem. To ja powinienem się doedukować, pouczyć, tak? Powinienem pójść na studia. Powinienem jeszcze w ogóle no, robić miliard rzeczy. Tylko po co ci to? W sensie, fajnie, że się uczysz, fajnie, że się rozwijasz, ale nie marnuj swojego czasu na to, żeby być idealnym i perfekcyjnym. Bo takich ludzi nie ma i nie będzie. A uwierz mi, że możliwości jest wiele. Powiedzmy przykład z firmą. Rynek jest szeroki. Zawsze znajdziesz sobie klienta gdzieś. Zawsze. No chyba, żebyś miał jakąś usługę, nie wiadomo jak drogą i tak dalej, to może ciężko będzie znaleźć, ale mówimy o takich najzwyklejszych firmach, gdzieś tam mikrofirmach, które otwierają ludzie. Nie przejmuj się tym, że czegoś nie wiesz, bo ty jesteś od tego, żeby zacząć się uczyć, dowiadywać i wtedy tworzysz coś nowego i po czasie ulepszasz, udoskonalasz. Ja na przykład, patrząc na przykład na swoje pierwsze materiały, które tworzyłem, to wielu rzeczy nie wiedziałem całkowicie. Mówię tutaj o tym kanale. Ale też powiedzmy, nie wiem, otwierałem pierwszą firmę. To wiesz co, to ja to zrobiłem po prostu w kwestii eksperymentu. Mówię, a czy ja mam fajny pomysł, czy ja mam głupi pomysł, czy to jest beznadziejny, czy nie. Zrobiłem, zauważyłem, że się podoba. Mówię, dobra, no to popróbujmy sobie tydzień, dwa, miesiąc, rok. I okazało się, że to wszystko działa. Tak, i nie obchodziło mnie to nawet, jak konkurencja działa. Ja myślałem o sobie, myślałem o tym, co ja chcę zrobić, co ja chcę przekazać, ale też zdawałem na przykład sobie sprawę, że aha, czegoś na przykład takiego nie ma, nie? I ty pewnie też masz cechy, fajne umiejętności, których na przykład inni nie mają, a mógłbyś się z nimi podzielić, oni czekają na to. Tylko czy zdajesz sobie w ogóle z tego sprawę? Czy może cały czas jesteś sfokusowany, och, to ja muszę przeczytać 1000 książek w rok, nie? Nawet jak przeczytasz te 1000 książek w rok, to co z tego, jeżeli za tym nie będzie praktyki? Więc lepiej uczyć się, edukować, tak? I w międzyczasie coś robić, bo jedni oczywiście próbują zważyć to, czyli czy książka, czy praktyka. Zarówno to, jak i to jest ważne. Są ludzie, którzy mówią, no ja jestem typowym praktykiem, nie warto czytać książek. I mówię poważnie, są ludzie, którzy są biznesmenami i takie rzeczy opowiadają. Natomiast zapominałem o ważnej kwestii, że zdarza się bardzo często, że to właśnie ich przyjaciele, koledzy w fachu, w branży, biznesmeni piszą te książki po latach doświadczeń, bo oni mają poczucie, że chcą się czymś podzielić. To nie jest kwestia już zarobku, tak? Powiedzmy, że masz multimilionera lub miliardera i on chce podzielić się. Chce się podzielić z tobą swoim doświadczeniem, bo on na przykład powiedzmy już jest dość stary i wie, że chciałby zostawić coś po sobie, tak? I on właśnie zostawia tę wiedzę. I to jest coś bardzo ważnego, bo może będzie miał jakieś przesłanie, może powie ci jakieś szczegóły techniczne, może zainspiruje cię czymś. Zależy to oczywiście od tego, jaka to jest branża, co tam się wydarzyło. Zgasło światło od tych słów. I pamiętaj, że masz pełną moc swoich możliwości w sobie. I tutaj nie ma za bardzo znaczenia, jak dużo wiesz, czy coś wiesz, czy nie wiesz, bo ty się jesteś w stanie tego nauczyć. Gdyby tak było, że wygrywają ci, którzy mają największą wiedzę, no to ludzie starsi po prostu deklasowaliby nas wszystkich. A tak nie jest. To zazwyczaj jest tak, że i tu, w różnych grupach są ludzie, którzy pojawiają się, czasami znikają, zaskakują świat i nie ma na to jakiegoś jednego schematu. Tak, to też jest, wiesz, baza twoich doświadczeń, to też jest nie tylko twoja wiedza, twoje doświadczenie, ale to, co ci się przydarzyło w twoim życiu, to z jakimi ludźmi na przykład przebywałeś, tak? Więc nie przejmuj się, bo często zdarza mi się, że widzę właśnie, czy też nawet w sobie doświadczam czegoś takiego, że myślę sobie, kurczę,
włączę ten film, opowiem im coś i sobie myślę, no nie, no ja jeszcze powinienem się czegoś nauczyć, żeby im opowiedzieć. Może powinienem skończyć, nie wiem, 50 razy studia. Wyobraź sobie, że są ludzie, którzy studiów nie mają, osiągają fajne, fantastyczne sukcesy, gdzie są spełnieni. I myślę, że to jest bardziej inspirujące niż jakaś, wiesz, sztuczna, nie wiem, kartka papieru, na której jest napisane na przykład, jak być szczęśliwym. No nie będziesz wiedział, jak jest być szczęśliwym, dopóki tego szczęścia nie zaznasz. Tak samo nie poznasz smaku jabłka, truskawki, dopóki go nie skosztujesz, tak? Ktoś ci opisze smaki na kartce, a ty co? Co wtedy? Czy to będzie takie super? No właśnie, więc ucz się, doświadczaj życia, ale nie licz na to, że wszystko ci ktoś tam, wiesz, napisze, że wszystkiego się już dowiesz i dopiero zaczniesz działać. Ty działaj. Ta nauka w międzyczasie przyjdzie. Nie przejmuj się tym, że dzisiaj może czegoś nie wiesz. Bo ja też wiele razy czegoś nie wiem, nie wiedziałem, czy nie będę wiedział. I co to ma za znaczenie? Ważne, że działam. Myślisz, że jak włączałem ten film, to ja już przygotowałem sobie skrypt, który będę czytał gdzieś tam za kamerą, będzie skrypt i ja będę to ci przeczytam, no to teraz jestem specjalistą i ty sobie pomyślisz, o to ja do niego przyjdę, umówię się, porozmawiamy, zapłacę mu. No kurczę, to nie na tym polega, tak? Czyli bardziej na luzie, ucz się, zdobywaj doświadczenie, praktykuj i nie rób sobie w głowie mętliku, że musisz być idealny, perfekcyjny, bo no tak jak wspominałem, nikt taki nie jest, nikt taki nie będzie. Nie słyszałem o perfekcyjnych ludziach. No wiesz, możesz być perfekcyjny w swojej dziedzinie, ale w innych leżeć, tak? Więc tak to wygląda. Taki krótki materiał, mam nadzieję, że ta chwila refleksji poprawi ci trochę humor, ale też sprawi, że wprowadzisz do swojego życia troszeczkę inne podejście. No i z tym cię zostawiam. Trzymaj się i do następnego. Cześć.